Jeśli chcesz pozyskać klientów na Twoje usługi, no to oglądaj dalej. W tym filmie pokażę Ci cały ten proces krok po kroku oraz powiem Ci, jakie ja wykorzystywałem sposoby, aby pozyskiwać klientów. Zaczynamy. Pierwszym krokiem w pozyskiwaniu klientów jest określenie, do kogo chcesz trafić, czyli określenie Twojej grupy odbiorczej, a jeszcze lepiej określić sobie niszę na rynku. Gdy masz już ją określoną, o tym mówiłem w poprzednim odcinku, to możesz iść o krok dalej i stworzyć personę, czyli opis Twojego idealnego klienta. Który pomoże Ci w dalszym procesie przygotowania oferty, komunikatów marketingowych i w rozmowie z klientem. Tworząc personę myśl o jednej osobie, ma być to idealny klient, czyli możesz wybrać na przykład mężczyznę, który ma 34 lata, który zarabia 10 tysięcy złotych brutto, który na przykład interesuje się sportem. No i tutaj musisz wypisać miejsca, w których się znajduje, w których spędza czas. Na przykład możesz wypisać kanały YouTube, które ogląda, możesz wypisać sobie grupy dyskusyjne, do których uczęszcza. I w ten sposób będzie ci potem dużo łatwiej w kolejnych etapach. Gdy masz już określonego Twojego klienta, czas tworzyć ofertę. Tworząc ofertę, pamiętaj o Twoim idealnym kliencie. Postaraj się, żeby była klarowna i jasna dla klienta. Unikaj żargonu branżowego, ponieważ to buduje dystans między Tobą a klientem i często jest po prostu błędem. Pamiętaj o tym, żeby dać tam korzyści, które otrzyma klient, gdy właśnie skorzysta z Twojej usługi. Bardzo ważnym elementem są również rekomendacje, ale jeśli dopiero zaczynasz, no to często możesz ich jeszcze nie mieć, jak je zdobyć. Są na to dwa sposoby. Częstą praktyką, którą widzę na grupach, jest to, że początkujący wykonawcy oferują swoje usługi bezpłatnie w zamian za to, że będą mogli się pochwalić daną realizacją. Czy jest to dobre czy złe? Nie odpowiem ci na to pytanie. Ja podszedłem do tego tematu w ten sposób, że od razu zacząłem po prostu pobierać opłaty od moich klientów, ponieważ musiałem z czegoś żyć. Jeśli możesz sobie pozwolić na taki luksus, że kilka usług wykonasz bezpłatnie, to ok. Ale moim zdaniem dużo lepiej jest już od razu uzyskać zapłatę, ponieważ to nauczy cię o wiele więcej. Jeśli nie masz jeszcze realizacji, no to możesz zaoferować klientowi gwarancję satysfakcji, czyli po prostu powiedzieć, że jeśli strona nie spełni jego oczekiwań, no to po prostu zwrócisz mu wszystkie pieniądze. Taka gwarancja jest na pewno odważna, ale dzięki temu klient będzie się czuł bezpiecznie. W tworzeniu skutecznej oferty bardzo pomocny jest chat GPT. Możesz poprosić go o to, żeby doprecyzował jakie korzyści osiągnie klient korzystając z Twoich usług i o wiele więcej elementów. Możesz wykorzystać proste polecenie, czyli na przykład napisz ofertę dla, opisujesz firmę, czyli jakie ma przychody, czym się zajmuje, jaka jest branża. Potem opisujesz usługę, czyli moja usługa to XYZ. No i tutaj oferta zostanie dostarczona na przykład w formie e-mailowej. Dzięki temu. Chat będzie miał większy kontekst sytuacji i dać ci lepszą odpowiedź. Jeśli zastanawiasz się, jak korzystać z ChatGPT, chciałbyś poprawić swoją umiejętności w tym zakresie, to w, link w opisie znajdziesz kurs na ten temat. Gdy stworzyłeś już swoją ofertę, musisz zastanowić się, w jaki sposób dotrzeć z nią do twoich potencjalnych klientów. Najszybszym sposobem na dotarcie do klienta jest kontakt bezpośredni. Dzięki temu, że będziesz się kontaktował z twoimi klientami bezpośrednio, Będziesz mógł zbierać od nich informację zwrotną, będziesz mógł udoskonalić swój proces sprzedaży jest to najlepszy sposób, dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś kontaktował się z nimi bezpośrednio. Możesz to zrobić na wiele sposobów. Dołącz do grup, w których są Twoi odbiorcy. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie płatnych grup. Na przykład w ramach kursów online mamy dostęp do różnych społeczności i tam są klienci, którzy już zapłacili pewne kwoty, aby dołączyć do tej społeczności, i moich najlepszych klientów właśnie pozyskuję w takich miejscach. Ponieważ są już to przefiltrowane osoby, które mają po prostu pieniądze na skorzystanie z różnego rodzaju wsparcia. Na bezpłatnych grupach czy też na grupach, gdzie ludzie szukają wykonawców, nie zawsze wygląda to tak dobrze, więc pamiętaj o tym, żeby dobrze wybrać miejsce na prezentację Twojej usługi. Kolejny bardzo skuteczny sposób, który jest bardzo nielubiany przez osoby początkujące, to po prostu kontakt bezpośredni przez telefon lub maila znajdź listę na przykład 20-50 firm z Twojej niszy i zacznij się z nimi kontaktować. Jest to naprawdę bardzo skuteczne. Zaniedbywałem ten sposób przez wiele miesięcy podczas prowadzenia mojego, mojej działalności no i niestety przez to wpadłem w kłopoty finansowe. Marketing, marka osobista, to wszystko jest świetne i wykorzystuję to na, na co dzień, ale moją firmę prowadzę już od prawie 6 lat, a jeśli dopiero zaczynasz, warto wykorzystać te klasyczne, najszybsze Metody. Pamiętaj, że wysyłanie niezamówionej oferty handlowej jest niezgodne z prawem, więc zanim skontaktujesz się i przedstawisz swoją ofertę, musisz uzyskać zgodę na właśnie przedstawienie oferty, na wysyłanie treści marketingowych, więc na to również musisz zwrócić uwagę. Jeśli działasz lokalnie, no to bardzo dobrym pomysłem jest po prostu też przejście się do różnych firm i znalezienie osoby decyzyjnej, ale to już jest dla najbardziej wytrwałych. My skupiamy się dzisiaj na internecie. Media społecznościowe to świetne miejsce do pozyskiwania klientów i zadbaj o to, żeby twoje media społecznościowe były faktycznie przygotowane pod sprzedaż twoich usług, czyli przygotuj sobie odpowiednie zdjęcia profilowe, ubyczyć swoją historię wpisów, żeby nie było tam jakichś dziwnych rzeczy. Pamiętaj o tym, żeby twoja marka była spójna zarówno na twoim profilu prywatnym, jak i firmowym, więc tutaj warto wykorzystać to, co już masz. Jeśli masz znajomych, no to poinformuj ich o tym że świadczysz tego typu usługi i być może za jakiś czas ktoś do ciebie wróci. Ja w ten sposób pozyskałem też wielu klientów na początku. Po prostu znajomy znajomego polecił moje usługi i w ten sposób mogłem już zarabiać swoje pierwsze pieniądze, więc to jest bardzo dobry sposób, żeby to wykorzystać. Czyli jeśli masz konto na LinkedIn, na Facebooku, no to ogłoś, że otworzyłeś firmę, że świadczysz usługi XYZ, pomagasz w taki sposób, dotrzesz w ten sposób do kilku potencjalnie zainteresowanych, więc jest to również bardzo dobry sposób. Kolejny sposób, który możesz wykorzystać, to płatna reklama, na przykład na Facebooku. Ta reklama ma dużo zalet, ponieważ przede wszystkim jest na ten moment bardzo tania i możesz dotrzeć do konkretnych osób, możesz targetować tą reklamę, żeby trafiła do Twoich potencjalnych klientów, na przykład poprzez lokacje, poprzez zainteresowania, wiek i inne elementy, które możesz sobie ustawić w prostym panelu. Takie reklamy działają najlepiej, jeśli na przykład zaprosisz klienta na bezpłatną konsultację, dasz mu jakiś bezpłatny raport, czy też pokażesz na przykład cennik swoich usług. Widziałem takie reklamy, że ktoś na przykład pokazuje, pobierz darmowy cennik usług na stronę www, ponieważ często na stronach nie ma takich informacji i ludzie są ciekawi, jakie są ceny stron. Potem do takich osób, które pobrały bezpłatny raport, czy umówiły się na konsultację, możesz pomóc im rozwiązać jakiś mały problem a potem zaproponować im większą realizację. I to też jest bardzo skuteczny sposób, który jest wykorzystywany przez wielu przedsiębiorców. Wiele osób obawia się sprzedaży, obawia się odrzucenia i to jest naturalne. Wiele osób po prostu doświadczyło trudnych doświadczeń w dzieciństwie i przenosi to na życie dorosłe, na życie zawodowe. I jeden sprzedawca powiedział mi, że nie musisz być wybitny. To co robisz jest po prostu pracą, która wymaga odpowiednich liczb. Im więcej akcji wykonasz, z im większą liczbą klientów się skontaktujesz, tym większa szansa na sprzedaż i traktuj to jako taką zabawę. Nawet słyszałem o takiej fajnej technice rejection therapy. Jeśli masz problem ze sprzedażą, boisz się dzwonić do klientów, boisz się z nimi rozmawiać, to pobaw się w taką zabawę. To ćwiczenie polega na tym, że wypisujesz sobie na kartce liczbę 100 i w jak najszybszym czasie chcesz uzyskać 100 odmów od różnych ludzi. To nie muszą być Twoi potencjalni klienci. Ale możesz na przykład iść do pani w sklepie i poprosić o bezpłatnego loda na wakacjach, albo możesz poprosić kogoś o to, żeby dał ci 5 zł. Taka, takie ćwiczenie bardzo pozwala się oswoić z tym lękiem, bo może się okazać, że te 100 odmów nie będzie aż tak straszliwe i przeżyjesz ten eksperyment. Warto spróbować więcej na ten temat jest na TEDxie. Ten film nazywa się chyba Rejection Therapy, bardzo, bardzo ciekawa opcja. Myślę, że jeśli masz ten problem i to nie jest taki ogromny problem, który wymaga coachingu lub terapii, no to warto skorzystać z, z takiej formy oswajania się z lękiem przed odmową. Załóżmy, że skontaktowałeś się z Twoim potencjalnym klientem przez Messengera czy na LinkedIn, no i klient chce zobaczyć Twoją ofertę. Co wtedy? Ja najbardziej lubię kontaktować się z klientem telefonicznie lub przez wideo rozmowę. Ten drugi sposób wykorzystuję najczęściej ponieważ mogę zobaczyć reakcję mojego potencjalnego klienta, mogę dopytać go o szczegóły, mogę dotrzeć do jego prawdziwych potrzeb, które, które właśnie stoją za tym, że szuka jakiejś usługi. No bo to, że ktoś potrzebuje stronę, czy ładną grafikę, czy jakiś film, no to jest to tak naprawdę taka warstwa na powierzchni. Trzeba dotrzeć do potrzeby. Co ta strona ma realizować? Czy ma klientowi przynieść większe pieniądze? Czy chce klient być lepszy od konkurenta? Bo wkurza go to, że jego strona jest brzydka i stara, a konkurent ma kurczę taką stronę premium. I tutaj po rozpoznaniu takich potrzeb można potem lepiej dopasować ofertę i troszkę dostosować się do klienta, więc warto rozmawiać przez telefon i przez rozmowę. Gdy pozyskasz pierwszego klienta, pamiętaj o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, o której zapominałem przez wiele lat, pozyskanie rekomendacji. Jest to na początek złoto. Jeśli chcesz, żeby ten proces sprzedaży był dużo prostszy w przyszłości, to pozyskuj rekomendacje od Twoich klientów. I na początek po prostu poproś o tą rekomendację, ułatw klientowi cały ten proces, czyli po prostu napisz mu, co ma zrobić, krok po kroku, żeby zrobić, żeby wystawić Ci tą rekomendację. Napisz mu, że to zajmie dwie minuty. Możesz mu dorzucić jakiś bonus, na przykład 15 minut bezpłatnej konsultacji, coś, co zachęci go do działania. Jeśli tego nie zrobi, no to Przypomnij mu o tym, ponieważ nie jesteś najważniejszą rzeczą w życiu klienta. Zazwyczaj będziesz daleko na liście jego priorytetów. Przypomnij mu o tym jeden, drugi, trzeci raz. Bądź konsekwentny. Pozyskałeś już jednego lub kilku klientów i co dalej? Jak się z nimi rozliczyć? Jak sprawić, żeby ten proces był bardziej powtarzalny i żeby ci klienci przychodzili do ciebie sami? Tego dowiesz się w kolejnych odcinkach. Zapraszam.